Od serca mogę powiedzieć tyle, że wiem, że zwierzęta czują, jestem tego pewna. Wierzę, że zwierzęta mają duszę, a jeśli chodzi o futra, to na pewno są bardziej potrzebne im niż nam. Dzięki. Uważam, że powinno się zakazać mordowania zwierząt tylko dlatego, żeby jakaś strojnisia założyła to na własny grzbiet. Ja wychowany zostałem razem ze zwierzętami, że tak powiem, od dziecka były w domu koty, psy, rybki. Także do tej pory 2 koty w domu. Po prostu trudno bez zwierząt żyć. Jestem za wprowadzeniem zakazu zabijania zwierząt futerkowych z powodu tego, że każde zwierzę jest istotą żywą, tak samo jak człowiek. Nie popieram czegoś takiego, żeby dla upiększenia, zrobienia czegoś dla wyglądu zabić żywą istotę. Kochamy zwierzęta, dlatego dla nas noszenie futer jest żałosne. Zwierzęta też mają prawo żyć i zwierzęta też czują. Jestem za zakazem, bo kocham zwierzęta i uważam, że w XXI wieku, kiedy mamy ogrom innych materiałów, nie musimy już wykorzystywać do tego lisów, norek i innych zwierząt futerkowych. Naprawdę, nie każdy sposób zarobkowania należy popierać. Są nieetyczne, wręcz przestępcze sposoby zarobkowania. Za takie uważam to. W dzisiejszych czasach technologia tak poszła do przodu, że nie musimy zabijać zwierząt, żeby otrzymywać futra czy inne materiały, które później wykorzystujemy. Oczywiście jestem za zakazem hodowli zwierząt na futra, ponieważ sobie nie wyobrażam, że jakakolwiek potrzeba ludzka tego typu, jaką jest noszenie futra, może usprawiedliwiać cierpienia zwierząt. I wydaje mi się to absolutnym skandalem i nieporozumieniem, że w dzisiejszych czasach ciągle jeszcze takie praktyki mają miejsce.